Dobra, już muszę dosłownie wybiegać z domu, bo wstałam za późno, o jakieś pół godziny, jak nie troszeczkę więcej. Ale na szybko się ogarnęłam i zobaczymy wspólnie, jak to wygląda. Nawet nie zdążyłam kawy wypić, ale na szczęście jadę do dziewczyn, bo jadę na paznokcie. Nie byłam miesiąc i tydzień chyba. Strasznie długo nie byłam. Bardzo ładnie się w ogóle trzymają. Wszystkie się trzymają, ale cieszę się, że będę miała dzisiaj nowe. Jeśli to mi się utrzyma w ciągu dnia, to to będzie takie zaoszczędzenie czasu, że po prostu... Ile mi to wczoraj wieczorem zajęło? 3 minuty maksymalnie? Dwie strony się trochę od siebie różnią. Dobra, ubieram się szybko i lecę. Wyjechałam na miejsce. Nie spóźniłam się, więc jestem w szoku, bo nawigacja mi pokazywała, że spóźnię się 2 minuty, a jestem 5 minut przed czasem. Już wychodzę, tylko chciałam Wam jeszcze na szybko tak pokazać. Wydaje mi się, że nie będą się jakoś super bardzo trzymały, ale zobaczymy, na razie jest ok. Założyłam szybko dresik, wybiegłam. Nie marzę teraz o niczym tak jak o kawie. Ja już jestem po paznokciach, wziąłem sobie w ogóle takie słodkie małe wisienki. Szybko zmieniłam auto na auto Jarka mamy, bo jedziemy dzisiaj do Bydgoszczy. Naszym się trochę boimy, jest tam jeszcze jedna rzecz do naprawy, więc wolimy go nie brać w taką podróż. I co? Idę do domu się szybko spakować i jedziemy. Dzień dobry. Jakiś czas temu w ogóle stwierdziłam, że skończę z witaniem się za każdym razem na vlogu. W sensie, wiecie, w każdym kolejnym dniu, bo skoro już raz się przywitałam, to dla mnie to jest ok, następny dzień, ale dla Was to jest kwestia 2 minut. Ale czuję potrzebę przywitania się z Wami, bo nie odzywałam się 2 dni, 3 dni. Nie wiem, zaczęłam nową pracę i jakoś tak straciłam totalnie rachubę czasu, więc nie wiem, ile się do Was nie odzywałam. W każdym razie już jestem i zabieram Was na zmiany. Zmieniamy kolor włosów, więc tak. Bardzo ciekawa, w jakim humorze będę po wizycie. Mam nadzieję, że w dobrym. Świeci słoneczko, więc to już jest dobry znak, bo u mnie jest pochmurnie. Jestem już po wizycie i słuchajcie, tęskniłam za brązowym, naprawdę tęskniłam za tym kolorem. Jestem szczęśliwa, że się do tego zebrałam. No bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. Przepiękny jest ten kolor, naprawdę jest przepiękny. Jestem trochę zmęczona, właśnie wracam z pracy. Nie jestem zmęczona pracą, bo nie byłam jakoś długo, ale jakoś tym dniem była taka ponura pogoda i to mnie wykończyło. Nie, jakoś mam taki dzień, taki bez sensu, więc oczywiście gdzie ja mogłam wylądować po pracy, jak nie w moim ukochanym. Tak patrzę, co tutaj mi, wiecie, w rogu takie brzydkie. Ale no tak, musiałam jakoś oprzeć telefon, bo uchwyt na telefon do samochodu mi się odczepił. Jest godzinka 11, piątek. Ja już jestem po pracy z załatwioną jedną sprawą. Jeszcze muszę pojechać teraz do Gdańska, żeby załatwić drugą sprawę. Muszę sobie kupić uchwyt, bo właśnie no co, będę teraz jechała do Gdańska. I gdzie ja postawię moją kawę? No wiem, że się tego nie spodziewaliście. Kto by się spodziewał, że pokażę Wam tutaj kawę z maka. Mam dzisiaj dzień załatwiania i powiem Wam, że oficjalnie mam dość. Naprawdę spędziłam właśnie w sekretariacie w kolejce 2 godziny 20 minut. Wszystko mnie boli od tego stania, naprawdę. Po prostu nie sądziłam, że tak się da, ale wszystko mnie boli od stania. Muszę jechać, bo zapłaciłam już za parking, a to jest chyba na czas wyjazd. Jestem sobie wdzięczna za tą kawę, naprawdę. Tak jak przez chwilę myślałam, że może jej nie będę brała, że zrobię sobie w domku, bo pewnie szybko wrócę. Jestem sobie wdzięczna. Jeszcze paliwa nie mam.
Dojechałam właśnie do domu i zapomniałam Wam też pokazać, jak wyszłam z pracy, moje piękne loki, które rano widzieliście. Tak, wyglądają one w ten sposób. Nie pytajcie mnie, jak je zrobiłam, bo nie było to łatwe. Doszłam do wniosku, że chyba muszę kupić sobie swój pierwszy... Jak to się mówi? Swój pierwszy spray do włosów? Swój pierwszy lakier do włosów, tak. Muszę kupić swój pierwszy lakier do włosów, bo one wyglądają spoko, jak je zakręcę, ale się nie trzymają. Mam baj ze sobą i przyjechaliśmy na kawkę z ciocią, bo nie widziałam się z Klaudią 2 tygodnie, 3 tygodnie. A to do nas niepodobne, więc się umówiłyśmy w końcu na dzisiaj. I myślałam, że pójdziemy na jakiś spacerek. I akurat zaparkowaliśmy i zaczął padać deszcz. Idziemy? Idziemy się spotkać z ciocią? Powiem Wam, że ja tu mam szczęście, bo nie noszę szalika już od jakichś 2 tygodni, bo jest ciepło. I dzisiaj coś mnie podkusiło, żeby go założyć. Jakoś tak mnie gardło boli. I akurat pada deszcz, więc idealnie mi się przydał, bo nie mam ani parasolki, ani nic. Teraz przyjdzie ciocia Klaudka. No serio? Naszej buziaczka. Jesteśmy właśnie w trakcie obiadku i przemeblowania. Ja robię obiad, Jarek tam działa z przemeblowaniem, zaraz mu pewnie pomogę. Ostatnio sobie wymyśliliśmy, że czegoś nam brakuje, coś byśmy zmienili i stwierdziliśmy, że skoro mamy 3 pokoje, to dlaczego traktujemy ten 3 pokój jako taką, wiecie, przechowywalnię i dlaczego by nie zrobić sobie sypialni i garderoby osobno, bo aktualnie w sypialni mamy szafę i wszystko tam, wiecie, ląduje. I często jest bałagan, bo zamiast do szafy to rzucamy na łóżko. No a gdyby była osobna garderoba i sypialnia, to myślę, żeby tak to nie wyglądało. Matko, jak tutaj się robi pusto. Jestem mega, naprawdę mega ciekawa, jak nam będzie się spało w tym 3 pokoju. Wstyd się przyznać, ale naprawdę przez... ile my tutaj mieszkamy? Niedługo 1,5 roku, naprawdę ten 3 pokój był taką przechowywalnią, wiecie, dostawałam jakąś paczkę, cokolwiek, co nie chcieliśmy w salonie, w naszej sypialni, to po prostu lądowało w tym 3 pokoju bez zastanowienia i tak wyglądał ten pokój. I uważam, że potrzebujemy takiej zmiany, jestem mega ciekawa, jak nam się będzie spało w tym 3 pokoju, ale no, robi się tutaj już pusto, nie mogę się doczekać, jak to będzie wszystko wyglądać. Ten pokój też jest większy. I jest miejsce na zasłony, jest karnisz, tak to się nazywa, karnisz, u nas w sypialni nie ma. Wydaje mi się, że jest to fajna zmiana. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Bardzo ciężko rano mi było wstać, bo za oknem dzieje się to, co się dzieje. Wczoraj dość długo nam to zajęło, ale bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy. Dość długo o tym mówiliśmy, ale ciężko było w końcu się wziąć za tą realizację. Tak jak zaczęliśmy o 15, tak skończyliśmy grubo po 22. No nic, dzisiaj przychodzi do mnie parę osób, więc od razu zobaczymy ich reakcję na tą zmianę. Idę zrobić sobie kawkę i czekam na pierwszych gości. Czuję się, jakbym miała nowe mieszkanie. Autentycznie czuję się, jakbym po prostu się przeprowadziła. No się przyniosła. No nie, nie pierdziel. Wow! Co tu się stało? Pokoje, dziwnie. Dziwnie. Ale fajnie, prawda? Fajnie, no.
Tylko żeby tu taki porządek został. Ja chyba nigdy odkąd cię bez mamy nie dałam takiego porządku. No. Przysięgam. Ale beka, masz garderobę normalnie teraz. Naprawdę, odkąd ja cię bez mamy jeszcze znam, ale już trochę tego jest. To nigdy nie miał tak posądany w domu. A gdzie ty teraz śpisz na podłodze? Znowu szafa? Nie. One tu już były? To przynajmniej to nie trzeci pies, ani inne niespodzianki. Ale ładnie. No. Dużo miejsca. Tak. Pięknie. Lepiej. Brawo. Wow. To był mój pokój. Jakie zmiany? Wow, czyli tu śpisz, a nie tam. Dużo lepiej. Dużo lepiej, nie? I ładnie, jak nie ma szafy. Ja! A ty coś jeszcze powiesiła? No. Nie? No. I już no. Będzie kurwa zrobione. Zobaczcie, jak super! Ładne to! Naprawdę ładnie, naprawdę super. To ładnie. A ta komoda też tu była? Tak. Skąd ty najpierw się wzięła? Jajka, to się da zjeść? Nie. No, kurczę. To nie.